Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Tym razem w ramach ekonometrii chciałam wam pokazać dosłownie podstawy klasyczna metoda najmniejszych kwadratów, jak ją wykonać e, w sposób macierzowy. E, gdy mamy zadanie o następującej treści, że e, w pewnym banku Budowany jest model wyjaśniający wysokość kredytu udzielonego przez bank kredytobiorcy. W tym momencie oznaczmy to jako y w tysiącach złotych jako potencjalne zmienne objaśniające przyjęto e, przyjęto dwie zmienne x1 i X2 oczywiście ostatniego wiersza nie bierzemy pod uwagę bo to jest suma ten symbol może tu jest akurat nieczytelny ale generalnie to będzie suma e, i mamy tak dla każdego kredytobiorcy co mamy? przyjęte mamy zmienne e, o zapisie przeciętny miesięczny dochód kredytobiorcy w poprzednim roku liczony w tysiącach złotych będzie to zmienna X1 i zmienna X2 jest zmienną binarną czyli zero jedynkową ona przyjmuje e, dwie wartości: albo 1, gdy współmałżonek spłaca inny kredyt, albo przyjmuje wartość 0, gdy współmałżonek nie ma innego kredytu. E, jeżeli mamy polecenie oszacować parametry strukturalne. I zarówno strukturalne, jak i struktury stochastycznej, to musimy skorzystać na początek z klasycznej metody najmniejszych kwadratów. Ja nie będę w tym filmie omawiać oszacowania parametrów struktury stochastycznej. Skru, skupię się dokładnie na tych podstawowych parametrach strukturalnych. Co to są te parametry strukturalne? Trzeba znaleźć ile wynosi alfa 0 alfa 1 i alfa 2. To są jakieś konkretne wartości. Liczbowe, które w zapisie symbolicznym, jeżeli mają zapis u góry z daszkiem, z takim właśnie e, symbolem u góry nad parametrem, oznacza to, że my znamy konkretną wartość tego parametru. W hipotezie modelowej nie zapisujemy e, tego symbolu daszka, bo w hipotezie modelowej nie znamy konkretnej wartości e, danego parametru. Jest to tylko zapis symboliczny, jak powiedziałam. I w tym momencie. E, musimy zapamiętać, że jeżeli mamy dwie, dwie zmienne objaśniające, to tych parametrów strukturalnych, które musimy oszacować, czyli poznać ich przybliżoną wartość, mamy o jeden więcej, czyli z dwóch zmiennych objaśniających mamy trzy parametry strukturalne i e, ile one wynoszą to jest alfa 0 alfa 1 alfa 2 to dowiemy się z, po zastosowaniu metody klasyczna metoda najmniejszych kwadratów oczywiście metod jest więcej ale to jest podstawowa metoda która musi zostać opanowana e, na podstawach ekonometrii E, oczywiście, że model ekonometryczny można jego parametry oszacować zarówno w Excelu e, czy w innym jakimkolwiek programie obliczeniowym, czy nawet sumami. Oczywiście, że można, ale my w tym filmie chcemy, czy ja konkretnie, chcę przedstawić Wam metodę z rozwiązania macierzowo. Jeżeli e, przypomnimy sobie, że wzór na e, klasyczną metodę najmniejszych kwadratów w tym zapisie takim oryginalnym to jest zapis macierzowy, gdzie mamy x transponowane, przemnożone razy x, z całości obliczenia musimy wziąć macierz odwrotną, a wynik takiego odwrócenia przemnożyć przez przemnożenie oddzielnie dokonane x transponowane y. No to o co tu chodzi? Co to jest ta macierz X'ów? Macierz X'ów to jest dosłownie macierz obserwacji zmiennych objaśniających. E, zaraz poniżej wam pokażę, co to konkretnie jest w naszym przypadku. E, macierz Y to jest macierz obserwacji zmiennej objaśnianej. Czyli są to konkretnie u nas wartości zmiennej Y. A wartości zmiennych X tych dwóch będą tworzyły nam niemal w całości macierz obserwacji zmiennych objaśniających, no bo tymi są właśnie te dwie zmienne. A więc e, jeszcze kwestia sobie przypomnienia z podstaw e, algebry macierzy e, w tym momencie, co to jest macierz odwrotna. Macierz odwrotna do macierzy e, x transponowany x to jest pewna macierz e, dopełnień, która musi zostać transponowana, a potem każdy z elementów jest e, w tym momencie podzielony przez wartość wyznacznika z tej macierzy, którą odwracamy. Więc jak wyliczyć wyznacznik macierzy, na pewno znajdziecie na oddzielnym moim filmie. Nie ma kłopotu, żeby to sobie przypomnieć. I macierz D to jest, tak jak tu mówiłam, macierz dopełnień tej macierzy. Oczywiście, jak tworzyć macierz dopełnień, oczywiście można znaleźć na oddzielnym filmie. Na razie skupmy się na... Samej metodzie w ekonometrii. Już przyjmuję, że pewne podstawy z macierzy mamy. I teraz tak. Macierze robocze, ja tak to nazywam, to są te podstawowe, które musimy mieć zapisane, jeżeli chcemy oszacować klasyczną metodą najmniejszych kwadratów te parametry. Więc e, macierz x, która tutaj została zdefiniowana jako macierz obserwacji zmiennych objaśniających, ona zawsze zawiera jedną dodatkową kolumnę składającą się z samych jedynek. Ta kolumna pozwoli nam oszacować alfa 0, czyli wyraz wolny w hipotezie e, modelowej. Potem wpisujemy wszystkie wartości x1, a potem x2. Tak zapisana macierz posiada wymiary w naszym przypadku. 7 na 3. Co to jest 7 na 3? To, że mamy 7 wierszy, a jednocześnie mamy 3 kolumny. Dlatego w tym momencie ta macierz ma wymiary 7 na 3. Ile wierszy, na ile kolumn. Potem mamy zmienną Y i ona nam tworzy macierz obserwacji zmiennej Czyli krótko mówiąc, y to są wartości samej zmiennej y, więc to są nasze macierze robocze. Pierwszym działaniem, jakie musimy wykonać, to jest transpozycja macierzy x, czyli jeżeli ona jest zapisana w postaci e, trzech kolumn, to e, jeżeli ona jest tak pionowo, jakby powie, patrzeć na to, ona musi zostać położona na bok, czyli transponowana. Czyli jeżeli na przykład pierwsza kolumna składała się z, z samych jedynek, to pierwszy wiersz w macierzy transponowanej będzie się składał z samych jedynek. Jeżeli druga kolumna składała się z wartości x1, to potem drugi wiersz składa się z wartości x1. Jeżeli e, trzeci wiersz składał się z wartości x2, e, przynajmniej trzecia kolumna, to trzeci wiersz staje się w tym momencie... <coughs> Yy, trzecim wierszem w macierzy transponowanej. Ten symbol powinien oczywiście być w zapisie u góry, ale yy, tutaj po prostu to yy, nie jest dobrze sformatowane. I teraz tak, tutaj jest wyznaczona kolejna macierz, która jest nam potrzebna do wzoru ogólnego. Na klasyczną metodę najmniejszych kwadratów mamy wyznaczone x transponowane, a potem to x transponowane musi zostać przemnożone razy x. A więc w tym momencie to wykonujemy. Jak to wykonać? Musimy przemnożyć X transponowane, czyli tą macierz przez tą macierz. Jeżeli e, nasza macierz e, tutaj zapisana ma wymiary 3 na 7, czyli 3 wiersze na 7 kolumn i przemnożemy macierz 3 na 7 przez macierz 7 na 3, otrzymujemy macierz zawsze o rozmiarze 3 na 3. Zapiszcie sobie na papierze. Jeżeli 3 na 7 jest mnożone razy 7 na 3, to te liczby w środku wewnętrzne, te dwie siódemki muszą być ze sobą zgodne, a wymiar macierzy, która powstaje po przemnożeniu dwóch takich macierzy, ma wymiary te zewnętrzne, czyli pierwsza trójka i ostatnia trójka. I jak faktycznie się mnoży Macierze? Mnożymy ze sobą na przykład, żeby otrzymać tą siódemkę, m, obliczyć, m, trzeba przemnożyć każdą z tych jedynek razy każdą z jedynek tutaj. Dlatego wychodzi nam 7. Jeżeli e, pytanie jest, skąd się wzięło to 30, to musimy wiedzieć, że to jest liczba, która stoi w pierwszym wierszu, a w drugiej kolumnie, a więc mnożymy pierwszy wiersz razy drugą kolumnę. Jak się mnoży ze sobą macierze, na pewno e, znajdziecie to na oddzielnym filmie i e, można sobie to powtórzyć. Ja te obliczenia wykonywałam e, w Excelu, mówiąc tutaj wprost, ale e, licząc na papierze to samo byście osiągnęli. E, potem e, każdy z tych tutaj elementów trzeba Wyznaczyć e, oddzielnie, tylko zwróćmy uwagę, że każda macież X transponowana razy ona sama, jest macierzą w tym momencie symetryczną względem głównej przekątnej. Czyli jeżeli tu mam 30, to tutaj też będzie 30. Jeżeli tu mam 3, to tutaj też jest 3. Jeżeli tu jest 10, to tutaj też jest 10. A więc zamiast liczyć 9 wyrazów, ja Wam powiem, że trzeba policzyć te 3, te, 3, te 2 i ten 1, czyli łącznie 6 wyrazów. Pozostałe tutaj zaznaczam te 3 Yy, można zwyczajnie przepisać, bo one się równają tym wyliczonym co dopiero przed chwilą, jeżeli liczycie oczywiście ręcznie. Dalej idąc trudnym elementem, który polecam Wam liczyć najlepiej w Excelu, jeżeli oczywiście macie możliwość, to jest macierz X transponowana X odwrotna. Ona powstaje na podstawie tej macierzy i ma te same wymiary. Jeżeli ta macierz ma 3x3 to macierz odwrotna też posiada wymiary 3x3, czyli ma 3 wiersze i 3 kolumny. E, oczywiście, że możecie przypomnieć sobie, jak się to liczy ręcznie. Tutaj mamy wzór. E, trzeba oczywiście stworzyć macierz dopełnień, potem ją stransponować i każdy z elementów tej macierzy dopełnień transponowanej podzielić przez wyznacznik tej macierzy, której liczymy macierz odwrotną. To jest na pewno e, potrzebne sobie powtórzyć, jeżeli oczywiście macie do czynienia z kolokwium, gdzie nie można przynieść ani komputera, ani żadnego urządzenia, elektronicznego. W innym przypadku przy tworzeniu jakichś e, projektów możecie korzystać e, już z Excela i e, do macierzy e, klasycz, do tej ostatecznej macierzy ALF potrzebujemy X transponowany Y. Dlaczego? Bo tu we wzorze jest X transponowany Y. Taki element trzeba przeliczyć a więc musimy przemnożyć tą macierz razy tą macierz y, kolumnę dlaczego mówię macierz kolumna bo się składa tylko z jednej kolumny i y, jeżeli ta macierz posiada wymiary 3 na 7 a ta macierz wymiara, posiada wymiary 7 na 1 to powstaje nam macierz 3 na 1 dlaczego bo zawsze muszą być przy mnożeniu macierzy Wewnętrzne wymiary zgodne, a to co nam wychodzi ma wymiary zewnętrzne, czyli ta trójka na początku z tą jedynką na końcu. A więc mnożę faktycznie te jedynki razy te wyniki. Mam tutaj zapis, potem mnożę te dwójki, czy tutaj ten drugi wiersz razy znowu elementy kolumny Y, a potem mnożymy ze sobą trzeci wiersz razy tą kolumnę i otrzymujemy wynik. To, co nam wychodzi, posłuży nam już do głównego obliczenia wzoru na alfa. Wzór na alfa e, jest tutaj zapisany, jest to przemnożenie macierzy odwrotnej, tutaj x transponowany x, przez przemnożenie x transponowany y, czyli faktycznie mnożę tą macierz razy tą macierz. Jeżeli teraz znowu przypominając, 3 na 3 przemnożę razy 3 na 1, to trójki w środku tych dwóch przemnożeń są takie same, a więc wynik przemnożenia takiej macierzy razy takim, taką macierz ma wymiar 3 na 1. Zawsze na papierze sobie zapiszcie 3 na 3, 3x3 razy 3x1, więc w tym momencie może nam tylko wyjść macierz 3 na 1. I co tutaj mogę Wam powiedzieć? No to że oszacowane parametry, ile wynosi alfa 0, alfa 1 i alfa 2 my już mamy, więc teoretycznie ta klasyczna metoda na kwadratów została już dokonana, te wyniki już mamy i w tym momencie symbolicznie jedynie możemy zapisać, że alfa 0 z daszkiem wynosi minus 2,5, alfa 1 już oszacowane 2,5, a alfa 2 Oszacowany minus 3,5. Jeżeli teoretycznie zapis był tak, jak tutaj mamy podany poniżej, to oszacowany model ma następujący zapis i dopiero to możemy nazwać już zapisanym mm, oszacowanym modelem w klasycznej metodzie najmniejszych, yy, tak, najmniejszych kwadratów. A jeżeli poleceniem brzmiało tylko oszacuj parametry strukturalne, to je mamy. Ale często wykładowcy wymagają również zapisu takiego to już uzupełnionego modelu o e, oszacowane parametry strukturalne. Jeżeli macie do policzenia coś więcej oprócz tego, e, to już musicie szukać po innych filmach, które ja stworzyłam, nagrałam. I jeżeli posiadacie jakieś własne komentarze co do tego filmu, jak najbardziej zapraszam do komentowania. Jeżeli potrzebujecie, to do udostępniania tych filmów znajomych, zawsze możecie ten film odtworzyć sobie kilku, kilkukrotnie, bo sama wiem, że raz omówienie pojedynczego tematu no, to jest jeszcze trochę za mało, żeby mieć pewność, że to się rozumie. Także ja zapraszam do subskrybowania, komentowania, przeglądania tych playlist i e, po prostu korzystajcie z całej udostępnionej przeze mnie wiedzy.